Brzmi strasznie przyjemnie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Gothic. I wszedłem już poza odcinkiem do kopalni, dlatego że ta gra lubi się wywalać w trakcie takich przechodzeń między różnymi, jakby to powiedzieć, światami. Więc pozwoliłem sobie to zrobić poza odcinkiem, żeby nie skraszowało nic na pewno. I tutaj lecimy, musimy przeszukać całą kopalnię dokładnie, tak jak Korkalon mówił w poszukiwaniu gniazda pełzaczy, ale i nie tylko, bo tutaj, dobra, tutaj widzę, że tutaj już nic ciekawego raczej nie będzie, chociaż tutaj też był gdzieś ukryty pierścion w jednym z tych przejść, ale pozwolę sobie nie przeszukiwać ich zbyt dokładnie, bo mi się nie chce, komu się chce. Dajcie wy sobie spokój. Wiecie, z czego bym jeszcze zrobił serię? Z Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. Jeśli chcecie z takiej serii daily, to piszcie. Ja bym naprawdę z niektórych gier mógł robić daily, ale ja za dużo zawsze pod was robiłem troszeczkę, bo tak naprawdę Assassina zrobiłem ze względu na was, bo to wy chcieliście Assassina kiedyś. Wiadomo, wiem, że większość już tych osób nie ogląda. Bo wtedy był m.in. Kaktus i inne osoby. Kaktus, asesynek, tych osób nikt nie pamięta. No, ale nieważne. Dobra. Jan. Chodź tutaj. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj. Muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Okej. Okay. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Wiem. Już idę szukać rozdrabniacza. Tutaj mamy naszych dwóch chyba kolegów ćpunów. Dokładnie tak. I są też pierwsze pełzacze. Zobaczcie, jaki fajny mięsio. No zobaczcie. Anita je po prostu uwielbiała. Chodź tu, słodziaku. Nastrzała mrówę. Ała, ała, ała. Kurwa. One też mnie dość szybko zdejmują. Pogadajmy lepiej. Ale nie wiem, czy mi kryta trafił? Nie, ja mam tak mało życia. No dobra. Chodź tu, panie mrówa. Nie, bo te pełzacze są bardzo łatwe w walce. Nie wiem, czy udaje mi się tak głupio trafić tyle razy. No tak naprawdę pełzacz to... Nie nauczyłem się wyciągać wnętrzności pełzaczy. O nie. Czy ci nauczą mnie to robić? Gornabar. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech śniący okay, zawsze będzie stał. Okej, niczego się od siebie nie dowiem. Szkoda, bardzo szkoda, bo ja nie wiem, czemu ja nie potrafię wyciągać ich wnętrzności. Ja nie wiem, czy... Nie powinienem się tego nauczyć. Tak, ja powinienem Kaloma zapytać, jakie eksperymenty przeprowadzasz. I tam się chyba ten dialog odblokowuje. Tutaj mam jakiś pierścion. Co ty dajesz, panie pierścion? Przed ogniem. Syf. Syf, kiła i mogiła. Nie potrzebuję tego cholerstwa. To tu? Nie, to nie tu. Ja mam jeszcze jakieś inne rzeczy. Łomotać. Ja myślę, że jakaś kiełbaska leży. Całkiem niezła broń, ale mam lepszą. Mam już broń najlepszą. Dobra, idziemy dalej. Nie, bo za te wnętrzności to zaczy mogłem naprawdę dużo mikstur dostać. I głupio się stało, że się nie nauczyłem tej umiejętności, ale zjebałem. No ale trudno, już nic nie zrobię. Fail straszny i tyle w temacie. Chyba, że oni mnie tego nauczył. Miałem porozmawiać z Gornawidem.
Szukam gniazda pełzaczy. W pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. Niech nadejdzie. Okej, rozumiem. Niczego się od ciebie nie dowiem, gościu. Szkoda. No to ja idę szukać tego koła zębatego. Nie pamiętam, gdzie ono leży dokładnie. Ono jest w którymś z tych... O, może tutaj. No, chyba na pewno tutaj. Zobaczę sobie na czas tylko. 5 minut jest. Przy tym gotiku to łatwo stracić poczucie czasu po prostu. O, tu są najlepsze drabiny. Tam widzę, że jakaś pota leży. Więc tam też sobie podejdę. Warto to wszystko pozbierać. Bo tutaj naprawdę po tych kopalniach niektórych mogą być fajne rzeczy pochowane. Na przykład w tej. Oj, prawie zrobiłem sobie krzywdę. Dobra, kilof, napój, bryłka i ta przeklęta drabina. Naprawdę, drabiny w gotiku są straszne, ale jak rozwiązać problem drabin w gotiku? Patrzcie, jak macie wychodzić, cofacie sobie i on wchodzi coraz wyżej i wyżej i wyżej. I to jest taki błąd, więc tak naprawdę jakby się wam bezie zbugował, no to nie przejmujcie się, możecie zrobić taki ruch fajny i tak naprawdę żaden bug już wam nie straszny, bo wejdziecie po każdej drabinie w grze. Chociaż naprawdę niektóre drabiny to są potworne. Spać, spać, spać! Dobrze. Potion. Ile on w ogóle ma z życia? 136. No, tak jeszcze trochę mało. Później będzie po 300-400. Dobra, koło zębate i lecimy dalej. Lecimy do Janka się pochwalić kołem zębatym. Później jeszcze będziemy musieli pogadać z takim typem, żeby otworzył nam wejście. I już naprawdę wow! Wow! Jak ta gra szybko leci. Tutaj jest zbagowana drabina. Pamiętam, jak się męczyłem bardzo dużo kiedyś z nią. No ale teraz już nie ma z tym problemu. Tam jest wejście, no dobra. No to wchodzimy tamtędy. Tu jest pan kopacz. Ja mam level czy nie? Jeszcze nie, ale zaraz będę miał. Potrzebuję mieć 10 level, żeby zostać przyjętym jako mag, z tego co pamiętam. No więc jeszcze troszkę roboty nam zostało. Na razie nie mam po co się wracać do starego obozu, no ale dobra, mam twój koło zębate. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Wszystkie inne korytarze, z tego rozejrzę co wiem, wyczyściłem już do końca. Nie wiem, czy jeszcze jakieś zostały. No ale dobra, lecimy. Sejwik i lecimy. Czy on się rozpędzi, czy nie? Nie, nie rozpędzi się. Dobra, miałem tego gościa znaleźć, więc on będzie tutaj. I tutaj jakie fajne sceny były w tym trailerze. Tutaj chyba jakiś gościu bił batem tego orka. Tu ludzie kopali, palali z wycieńczenia. I tu było dwóch gości, jeden krzyczy: a, Crawler! I go zjadł. Cześć, kolego. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Pójdę po dwóch. Będą mi mniej expa kradli. Wiecie, jak ja mam na hit takiego pełzacza, to naprawdę nie opłaca mi się, żeby ktoś mi zabierał kile. No bo ja się tam wpierdzielę w sam środek tych pełzaczy i będę z nimi walczyć.
Zobaczę sobie jeszcze tylko czas, czy na pewno wyrobimy się w tym odcinku. Na pewno wyrobimy się w tym odcinku. Jest dopiero 10 minuta, więc spokojniutko. Tu mamy dwójkę ziomeczków. Jeden będzie chciał, z tego co pamiętam, potkę, drugi nie będzie chciał potki. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Okej. Ale nie no, z ich tempem chodu to naprawdę długo potrwa. Nie no, Bezi chodzi dużo szybciej od nich. Miejmy nadzieję, że on mi się tu tepnie, jak ja tam przejdę. Też nie widzę, że... Nie, ten się na pewno już nie tepnie, bo już jestem blisko. Ale może ten drugi się tepnie. Oby, proszę. Niech on tu czeka już na mnie. Chyba nie będzie. Dobra, a mogę to otworzyć, jak ich tu nie ma? To będzie ciekawe. Po czwórku mam światło, no. Dobra. Za Gomeza! Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Oj, będzie! Będzie. Lecimy. Światło. I kołowrót. Ale będzie rzeźnia. Ile expów? Tak co najmniej 1300. Za każdego pełzacza 130, 10 pełzaczy 1300. Ja chyba nie dam ani jednego zabrać. Świetnie. Wytłukłem ich wszystkich sam. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło ukraść im wszystkie kile, co do jednego. Dobra, aż sobie zapiszę gierkę. Zmarnowanie jednego światła to nic nam się nie stanie, bo kiedy wczytujemy grę, to światło się wyłącza. Ale co mi tam. Światło i tak kosztuje te 5 bryłek rudy, a tutaj dostaliśmy mnóstwo expa. Już pod kolejny level niedługo będziemy podchodzić. Chyba z pół levela zdobyłem, więc jest naprawdę świetnie. Tak naprawdę kiedy zabiję wszystkie te pełzacze, które są tutaj, no to ja nie wiem, czy levela pana nawet nie dostanę kolejnego. Już wymaksuję sobie prawie że siłę. Już mi zostanie tylko 10 siły do wymaksowania, z tego co wiem. Dobra, kolejny. Oj, tego nie widziałem. No pełzacze są niezwykle proste do zabijania. Nie jest to jakieś wymagające, żeby się z nimi bić. Szkoda tylko, że tej wydzieliny nie zaniosę, bo teraz wybiję chyba wszystkie pełzacze, jakie można w starej kopalni. I byłoby tutaj naprawdę dużo expa z tego. Ale boss! Po prostu takiego bossa to ja dawno nie miałem. Ja nawet nie wiem, gdzie się tak wyekspiłem i kiedy, bo grając sam zwykle w Gothiku bawię się i morduję cały stary, cały nowy i cały obóz na bagnie. A tutaj po prostu nie wiem jak ja to zrobiłem, chyba na tych potworkach, bo zawsze było tak, że ekspiłem zawsze na ludziach, a często omijałem potworki, a tutaj właśnie zabijam głównie potworki i nie ekspię na ludziach. Tak mi się wydaje, że może to być zasługa troszkę tego, ale nie wiem. Dobra, już wychodzimy stąd. Możemy się pochwalić, że teraz jest bezpiecznie. W ogóle te takie rurki, jakie one są śmieszne. Ale w środku nic nie ma, tam nieraz już wchodziłem do tych rurek. Ciekawi mnie, co to jest w ogóle. Pewnie pełzacze robią coś takiego i tam mają jakieś swoje wylęgarnie albo inne miejsca do spania. Dobra, panowie spod bramy. Chodźcie tutaj do mnie. Pochwalę się wam, że gniazdo już jest bezpieczne. Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący coś dostanę? Nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Nic. Niech nadejdzie. A ty mi coś dasz? Zbudź się! Znalazłem gniazdo. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz. Nic ciekawego. Niech śniący. Przepuść mnie. Pełzacze nie będą wam już zagrażały.
To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. No i zajebiście. Jeszcze się pójdę do Janka pochwalić i wrócimy sobie chyba do starego obozu. Chociaż nie wiem, czy ja teraz mogę zostać magiem? Chyba mogę. No chyba tak, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Przejdę się i się zobaczy. Tutaj mamy węża, z wężem można pohandlować. Zobaczę, ile mam bryłek na wszelki wypadek. Mam tylko 500 bryłek. Wąż, chodź tutaj. Przestań. Za Komeza! Tak. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Jasne, możemy się z nim potradować. Jednak pomyliło mi się co do tego, ile ma. Dobra, daj mu cały ten syf. Czemu by nie? Czy jeszcze coś mogę tutaj oddać? Mapa Iberiona, ona jest bez jakiejś tam ceny. Te wszystkie ryżówki, jakieś piwa, mięsa i inne syfy. Nie jest to wszystko zbędne zupełnie. 400, 500, 638 bryłek rudy. Całkiem sporo. Nie będę narzekał na taki zysk, ale to jest nadal trochę mało. Wiecie co? Opłaca się bić jednak ludzi. Mam dość mało rudy jak na ten etap rozgrywki. Chociaż 1000 bryłek chyba nie jest aż tak źle. No nie wiem. No da się na pewno lepiej, ale co mi tam. Niech będzie i tyle. Wracamy na górę do Janusza. Do Jana. Jan i Janusz to są chyba dwa inne imiona, nie? Napiszcie w komentarzu, bo nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak. Chociaż, no nie wiem. Nie no, chyba tak. Chyba Jan i Janusz. Pytanie, czy na Janusza można mówić Janek. Nie wiem. Dziwne. Za Gomeza! Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. No, ja wiem, że zasłużyłem. Rozejrzyj się trochę po okolicy. Ja wiem. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Nie będę. Chyba. Czy wiecie co, ja bym sobie podekspił tylko. Troszeczkę. Strażnik. Dobra. Całe szczęście ja mam rangę cień, więc Jan nie reaguje na to, czy kogoś bije, czy nie bije. Łatwo. I darmowe ekspy, darmowe pieniążki. Słabe przedstawienie! Facet potykał Pani się Krain, o własne nogi! Spać. Jan, z tego co pamiętam, jest nieśmiertelny. Widzę, że on ma też mistrzostwo w broni jednoręcznej, więc nie ma sensu z nim zadzierać. Tutaj jeszcze mamy pana Ulberta. On też nie ma dla nas żadnych ciekawych rzeczy. Na hita strzelił. Dobra. Świetnie. Dostajemy sobie z niego rzeczy. I lecimy dalej. Świetnie, naprawdę świetnie. Coraz to więcej expów, coraz to bardziej do przodu. Pytanie, jakie wezmę, kupię szatę arcymaga ognia. Bo właściwie to nie wiem. Czy trzeba mieć jakiś wymagany krąg na to, czy mogę sobie ją... Chyba nie trzeba. Chyba mogę ją sobie tak po prostu założyć od razu. Dobra. Wstajemy i lecimy dalej. Tak myślałem, tak patrzę, co jest, tego strażnika nie ma? O, nie! Przeżyłem. Ale się wystraszyłem. I tak to jest, jak się zapisuje gry. Dlatego warto zapisywać grę, polecam. Ale był zawał. Ale się po prostu obsrałem. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy dalej. I teraz myślę, że mamy dowolność wyboru, czy pójdziemy do Torusa, czy pójdziemy do Korkaloma. Ja pójdę do Torusa, bo chciałbym mieć już lepszy pancerz. I no chyba bardziej się opłaca jeszcze pójść po drodze teraz do Torusa, niż do Bractwa, jako cień dalej grać. Hej! Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. No ja wiem. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników.
Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Tam jest coś dziwnego na lewo. Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? Teraz już nie ma. Czekaj. Jak ty mnie, gościu, traktujesz? Z szacunkiem się do starszych odzywaj. Czemu tylko 40 expo za tego typa? Mało. No dobra, idę dalej. Teraz pytanie, czy mnie wywali skry, czy nie. Trzeba tutaj 30 save'ów zrobić i można lecieć. Jest bezpiecznie, okej. Okay. No, dobrze. O, są tutaj, kurwa. No nie. Czemu jestem taki pechowy? Ten gościu może nas nauczyć pozyskiwania wydzieliny z pełzaczy. Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Świetnie. Teraz to mi się już nie przyda, ta umiejętność. Wybiłem wszystkie pełzacze, jakie były w starej kopalni. Zajebiście. Naprawdę, cudownie. Naprawdę, po prostu jestem rozczarowany. Czemu ja mam takiego pecha? Czemu musiałem go spotkać dopiero teraz? A najlepsze jest to, że oni faktycznie transportują tą wydzielinę do bractwa, bo czasami można ich zobaczyć, jak oni przechodzą między obozami. No i idą sobie takim żółwim spacerkiem przez całutką mapę. Ja im współczuję, że oni tak chodzą. No ale wiecie, no. To są świry z sekty, więc oni mogą. Im się chce. Tu mamy krwopijce. Pozwolę sobie je zabić. Czemu by nie? Jego nie sięgnę. Drugi. Tu są jeszcze cierwojady, nie tak ekspie hardkorowy po prostu. No nie wiem, nie wiem. Ja nie przegonię z tym ekspieniem. A naprawdę, uwierzcie, niektórzy w Gothicu robią tak nudne let's play'e, gdzie zbierają, schylają się po każdą pojedynczą rzecz, gadają nawet z tymi postaciami bezimiennymi i nie wiem, dla mnie to jest bez sensu trochę, takie przedłużanie serii niepotrzebnie. To jest cholernie nudno, cholernie źle się to ogląda i wiecie, nie mówię, że nie ma ludzi, którzy lubią taką rozgrywkę w 100% pełną obejrzeć, a ja chcę wam pokazywać to, co jest tylko najlepsze w Gothicu. Staram się nie pomijać zbyt dużej rzeczy, tak żebyście nie odczuwali tego, że ja tą grę znam na pamięć i niektóre dialogi nawet jestem w stanie wam wyrecytować z pamięci po prostu. Tak bywa, niestety. Przy Anicie na przykład robiłem tryhard, bo strasznie. Hej, dobrze, że jesteś. Torus chce się z tobą widzieć. A czego chce? Sam ci powie w swoim czasie. Co tu robisz przez cały dzień? Stoi pewnie. Stoi. A co ma robić? No dobra, idziemy dalej. Panie Torus. Za Gomeza! Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Daję ci niepowtarzalną szansę. Co ty na to? Nie. Interesuje mnie ścieżka magii. W takim razie powinieneś porozmawiać z Koristo. To on uczył Miltena. Chyba nie powinno być żadnych przeciwwskazań. Idziemy. Podobno da się zostać strażnikiem i magiem jednocześnie. Niestety ja nie wiem jak. Kiedyś widziałem coś takiego na YouTubie. Jakbyście sobie wpisali, to raczej wam się powinien wyświetlić taki film. Jak to osiągnąć?
Tutaj nawet Koristo już na nas czeka na dole przed wejściem, więc ja się z wami teraz pożegnam i magiem zostaniemy już w następnym odcinku, dlatego że ten ma już dostatecznie długi... dostatecznie długo trwa po prostu, jest wystarczająco długi. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!